ponieważ żona zabrania mi jeść podczas mówienia, bądź też odwrotnie, mówić podczas jedzenia, więc do konsumpcji przystąpimy już off the camera. Będąc w Puławach, grzechem byłoby nie zaglądnąć i nie pokazać Wam jednej z największych atrakcji turystycznych w ogóle całej Lubelszczyzny, czyli znajdujące się w parku, w zespole parkowym przy Pałacu Książąt Czartoryskich, słynnej świątyni Sybilli. Ona za mną stoi. Obiekt ten został ufundowany przez księżnę Izabelę Czartoryską i wybudowany w latach 1798-1801 i księżna gromadziła tutaj pamiątki po słynnych Polakach oraz inne skarby, które zgromadził jej ród, a także ród na przykład lubomirskich. I świątynia ta ma dwie sale. Jedną na dole, do której wchodzi się od strony Skarpy Wiślanej. Tu za chwilę Wam pokażemy. I drugie tutaj po tych szerokich schodach. Przy schodach stoją lwy, które są darem cara Aleksandra I, który podarował je księżnej w czasie wizyty w Puławach w 1805. Jak widzimy, ta świątynia ma kształt rzymskiej świątyni Westy, taka jest jej inspiracja, która znajduje się w oryginale w miejscowości Tivoli pod Rzymem. I ta okrągła budowla wsparta jest na kolumnach, które mają zwieńczenia w stylu koryńskim, czyli te najbardziej efektowne. A teraz podejdziemy bliżej i przyjrzymy się szczegółom. Chodź. Tu nad wejściem, nad portalem znajduje się napis Przeszłość, Przyszłość. To są te lwy podarowane przez cara. Przeszłość, przeszłość. Przeszłość. Przyszłości. Przepraszam, tu reżyser mnie poprawia. Przeszłość, przyszłości. A chodzi o to, moim zdaniem skromnym, że zgromadzone tutaj skarby miały jako pamiątki przeszłości służyć przyszłym pokoleniom. I znajdowały się tutaj największe skarby Czartoryskich, między innymi dama z gronostajem oraz młodzieniec Rafaela Santi. Ergo było to pierwsze polskie muzeum narodowe, w ogóle pierwsze muzeum z prawdziwego zdarzenia, które powstało na ziemiach polskich i szczęśliwie zostały te rzeczy, te skarby wywiezione do Paryża jeszcze przed powstaniem listopadowym, co uchroniło je przed konfiskatą ze strony caratu. I później, po kilkudziesięciu latach, wróciły z powrotem do Krakowa i stały się zalążkiem pod koniec XIX wieku powstałego tam Muzeum Czartoryskich, w którym byliśmy i z którego reportaż możecie zobaczyć w filmie, który Wam wklejam tu. Więc jeżeli lubicie sztukę, lubicie historię, to za mną znajduje się pierwsze polskie muzeum w historii. Wszystko dzięki księżnej Izabeli Czartoryskiej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Kopuła świątyni Sybilli zwieńczona jest świetlikiem, takim samym jak jest w Panteonie, czyli takie okienko na samym szczycie kopuły, które rozświetla wnętrze. A drugi fakt ciekawy jest taki, że jest zamknięte, mimo że jest niedziela, piękna pogoda, być może w październiku już nie wpuszczają turystów. Ale w miesiącach letnich przyjazd tutaj wiąże się z ogromnymi kolejkami. Znaczy z koniecznością stania w kolejkach. I nie wpuszczają z psem do środka.
I bez kagańców nie wpuszczają. Znaczy ludzi i psów również prawdopodobnie. Także to wszystko, co możemy Wam dać od siebie ze świątyni Sybilli. Tutaj widzicie, jest bardzo wysoka skarpa wiślana. Celowo zbudowano świątynię w tym miejscu, żeby najefektowniej się prezentowała. Dla wszystkich fanów trylogii, a niedługo już czteroczęściowego cyklu Jacka Bromskiego U Pana Boga, to miejsce wyda się znajome. To jest to słynne miejsce, gdzie stali owi policjanci i zatrzymywali wszystkich, bo mieli fotoradar, który każdemu dodawał 60 km na godzinę. No, nawet ksiądz jechał 100 na godzinę. Dokładnie w tym miejscu stali. Tutaj zatrzymali Jerzego Bociana, który im wyrzucił fotoradar tutaj w krzaki. I pojechał dalej tam. Szukałem długo tego miejsca, bo cała seria dzieje się niby w Królowym Moście, jednak tak naprawdę nagrywana była w Supraślu, w Tykocinie i w Sokółce. A w samym Królowym Moście, który rzeczywiście istnieje, jak widzicie, nagrywana była tylko ta scena zatrzymywania pojazdów przez policjantów. Tutaj też marinę zatrzymali, jak przyjechała na kontrolę. Także taka krótka reminiscencja filmowa i przypominam Wam, że kręcą właśnie czwartą część, która będzie się nazywała U Pana Boga w Królowym Moście. Przynajmniej tak Andrzej Zaborski mówił w jednym z wywiadów. Mam nadzieję, że głos jest dla Was słyszalny, bo strasznie wieje i straszliwie dużo tirów tutaj jeździ. Akurat przez minutę mieliśmy spokój. No, a teraz możemy się ewakuować.
apartamencie Forma w Supraślu u naszych gospodarzy Agnieszki i Łukasza podawane są takie śniadania. Tak wyglądają śniadania. Dla dwóch osób. Nauczenie się tych wszystkich potraw zajęło mi dłużej niż przyswojenie całej biografii Stefana Czarnieckiego. Jeżeli chcecie przyjechać na Podlasie i poznać smaki tej krainy, oto jest najlepszy przykład, co oferuje ta ziemia. Uwaga! Co my tu mamy? Zwędlin. Kindziuk, dwa rodzaje. Kindziuk podlaski, kindziuk litewski. Szynka litewska, szynka podlaska z tłuszczykiem. Schab robiony przez gospodarzy, wędzony na zimno. Kiełbasa tak zwana palcówka, bo jest wpychana palcem do kiszki przez producentów. Wszystko jest z tej ziemi. To jest na przykład ser koryciński, zwyczajny, oraz ser koryciński z czosnkiem niedźwiedzim. Korycin leży 45 km stąd, więc wszystko jest z tej ziemi. To jest domowy pasztet z kurczaka oraz indyka. Ziemniaczany, wiadomo, z lokalnych ziemniaków, smalec robiony przez gospodarzy, chrzan również. Śmietana. To jest. O, śmietana też jest. Ubijana ręcznie przez gospodarzy, oczywiście. To niezwykle efektowne danie mięsne, to jest udziec z indyka na ciepło w glazurze miodowej. Pieczone jabłka. Które pasują właśnie do tego indyka. Rozumiem. To są jajka, na których znajdziecie majonez, pstrąga łososiowego oraz kawior. To jest carpaccio z buraka. Wszystko super świeże. To jest cukinia smażona w panierce, która rośnie, cukinie, nie panierka, tutaj w ogródku. Pomidory, ogórki i ogórki kiszone, wiadomo. Tutaj mamy dwa rodzaje naleśników na słodko. Jedne są z serem, drugie są z jabłkiem. Oczywiście posypane są jagodami i prażonymi migdałami i miętą. A to są tradycyjne bruschetty z pomidorem, serem i naczosnkowane. Tak jak najbardziej lubimy. Tu jest jeszcze ten zielony napój. To jest taki specjalny koktajl zdrowotny, który składa się między innymi ze zmiksowanych, świeżo wyciśniętych soków z cytryny, grejpfruta, pomarańczy i mięty. Oraz oczywiście zapomniałem jeszcze jeden składnik, który nadaje mu zielony kolor. Ale to nieważne, najważniejszy jest smak. Napój bogów. A ponieważ żona zabrania mi jeść podczas mówienia, bądź też odwrotnie, mówić podczas jedzenia, więc do konsumpcji przystąpimy już off the camera. Ale jeszcze poza... nie powiedziałeś o tym cudownym napoju, to proszę powiedzieć. Syta. Syta. Aż syta składa się z, jak sama nazwa wskazuje, z... Składa się oczywiście z wody, cytryny, miodu i mięty. Regionalny napój. A to prawda. A teraz już nie będziemy ciamkać. A teraz spróbujemy to wszystko zjeść, chociaż zajmie nam to prawdopodobnie 3 dni. Albowiem jesteśmy grubelkami, które jedzą bardzo, bardzo wstrzemięźliwie.
Ten biegomość już zaczął jeść. No to miłego dnia. No to pa. Zacznę od brusket. Thank you.